Ciężko jest lekko żyć. Ciężko jest lekko żyć. Dobra, to motto dzisiejszego dnia. Dobra, ja moim naszym widzom pokazuję, że my też robimy normalne samochody. To nie jest marka premium, prawda? To jest Renault. Ale? Żeby było lepiej, wyjechał właśnie z tego tutaj stanowiska, a na drugim stanowisku stoi, proszę bardzo, widzicie? Nie jest marka premium, Peugeot 3008. I teraz to, co chciałbym powiedzieć na temat tego Peugeota 3008, to to, że... Poczekajcie, znajdę zlecenie od tego auta, ponieważ ja nie mam pojęcia, jakie silniki występują w takich samochodach. Nie mam bladego pojęcia, jakie silniki występują w takich samochodach. Wszyscy są ciekawi i wszyscy oglądają. Ja się wcale nie dziwię. Nie dowiedziałem się, jaki to jest silnik. Gdzie masz zlecenie od tego auta? Ej, jaki silnik jest w tym Peugeocie? Też nie wiesz? Nie pamiętam. Przecież to nikt nic nie wie w ogóle. To jest zero. Ja się dziwię, że ta firma w ogóle funkcjonuje. Słuchajcie, nieważne, jaki to jest silnik, bo ważne jest to, że to jest trzycylindrowa benzyna. To mogę powiedzieć na pewno. Podejrzewam, że zbyt dużo tych benzyn tutaj nie ma. Ale rocznik mogę przekazać wam tego auta, jeśli oczywiście znajdę gdzieś tutaj. 19, co? Obstawiam, że 1-0. Ja też obstawiam, że tu jest 1-0, ale może być jakiś 1-2? Nie? Coś takiego jeszcze. Czy coś w tym rodzaju, tak? 19 rok, Peugeot 3008. Przebieg tego samochodu to jest 76 tysięcy kilometrów. Czy to jest duży przebieg i czy przy takim przebiegu powinniśmy wymieniać rozrząd, w sensie pasek rozrządu i tak dalej? No nie wiem, wydaje mi się, że na dzisiejsze standardy to już jest w miarę norma, ale ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się to bardzo małym przebiegiem. Więc wymiana rozrządu tu następuje w tym aucie tak jakby profilaktycznie. I teraz uwaga, i Witali rozbiera rozrząd, a pasek rozrządu wygląda tak. Widziałeś tą lampkę, ja bym pokazał tutaj, o, tu masz lampkę, dobra, przyświecimy wam ładnie, żebyście to widzieli, tak, o, przytrzymaj tak, o, przytrzymaj, no, proszę, zobaczcie, jak ten pasek jest spękany, o, jakie tu piękne pęknięcia są na całym tym pasku, jest w fatalnym stanie. Jest w fatalnym stanie, mimo za tym, że ten luz tego paska fajnie tak się nasączył, jak taka gąbka. Jest w fatalnym stanie ten pasek i cud moim zdaniem, że on w ogóle dojechał tym samochodem. Więc taka uwaga dla wszystkich użytkowników Peugeotów, w szczególności trzycylindrowych benzyn, że pasek należy wymieniać częściej niż co 80 tysięcy kilometrów. Na pewno, gdzie wymiana w tym samochodzie tego paska to nie jest chwila. Łapa silnika zdemontowana. Ogólnie, żeby masz tu jeszcze rozbierania, co? Do tego, żeby to... No, tu cała płyta będzie musiała zjechać, tak? Za godzinę ma być gotowe, to nieważne, tak. No, bo żeśmy go tutaj teraz nastroili, on teraz myśli, że będzie mógł to robić przez dwa dni. Nie, za godzinę ma być gotowe. W każdym razie tak, to będzie trwało. Zwróćcie uwagę w swoich samochodach na to, ile macie kilometrów i jaki macie silnik i czy przypadkiem nie warto zrobić rozrządu, no bo jak się zerwie, no to... No to idąc tędy, tylko wam podpowiem, czy powiem, czy jakby zaznaczę, że ten samochód pojawi się w którymś jednym z odcinków. Nie wiem, czy następnym, bo tam jest kilka już porobionych tych odcinków, ale ten wóz, ja teraz się nim poruszam do domu i z powrotem, jest mojego kolegi Michała, pozdrawiam cię serdecznie. W każdym razie wóz, który dla jednych wygląda jak mega przezajebista maszyna, dla innych samochód bez wrażenia, chociaż myślę sobie, że rzadziej, raczej częściej bym powiedział, że samochód, który no przede wszystkim no, swoją linią i charakterem no, odróżnia się od całej reszty samochodów na ulicy. I powiem wam w ten sposób, pomimo, że to jest zabytek, już dla mnie po prostu zabytek, bo to są nie wiem, które lata, ale musiałbym się zapytać, czy sprawdzić 80. W każdym razie ja to opowiem wszystko, jak wszystkie dane wyciągnę do tego samochodu od właściciela i będę wiedział i będę mógł się ładnie, wiecie, zaprezentować z tego, co ja nie wiem na temat tego auta. To jedno wam powiem na pewno, to co znajduje się w środku, w wyposażeniu tego samochodu, jaki ma silnik, jak się prowadzi i jak się nim jeździ, jest naprawdę czymś, co warto przeżyć, bo czymś, co warto poznać, ze względu na to, że jest to zupełnie odmienny samochód w stosunku do jakichś, nie wiem, Porsche'ów, Lamborghini czy czegoś innego, jakby wiadomo, no bo sportowy, kształtny samochód przypominający te wszystkie samochody, to jest Amerykan i... Coś w nim jest innego, ale najważniejsze jest to, że im dłużej nim jeżdżę, tym bardziej go lubię. I mam wrażenie, że można ten samochód bardzo polubić, a nawet się w nim zakochać i nie chcieć go sprzedać. I tak jest w tym przypadku, choć auto będzie na sprzedaż, jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Przyjechał tutaj na turę tak naprawdę, która już kiedyś była u nas naprawiana dawno temu. Niestety objawia się znowu, ale bardzo rzadko, że czasem nie chce odpalić, w szczególności jak jest rozgrzany. I wiem, gdzie szukać problemów, w sterowniku silnika. Znajdziemy ten problem tam, to jest kwestia lutów i niczego innego, ponieważ już robiliśmy, naprawialiśmy i on bardzo długo jeździł bez zarzutu. Natomiast
wóz, który de facto sprawia frajdę z jazdy. I to jest piękne, bo ja uważam, że to właśnie powinny robić samochody. Sprawiać frajdę z jazdy, tak? Cześć. Tak powinien działać samochód. Oczywiście. Tak, dokładnie. No i wszyscy się tu ze mną zgodzą. Frajda z jazdy, najważniejsze. No to on to na pewno daje. Mamy blokady do takiego rozrządu? My posiadamy blokady do czegoś takiego? Do Peugeota? Doskonale. No w sumie to jest jakiś problem, bo Cayenne, który się pojawił w odcinku chyba poprzednim, albo jeszcze poprzednim, gdzieś tam po drodze, pokątnie, na to, że uszkodzone były lampy z tyłu, że uszkodzone nie działały, a prawa lampa tak jak należy. Klapa tylnia się nie otwierała i nie zamykała elektrycznie. Generalnie rzecz biorąc, zrobił się z tym o tym kłopot, ponieważ moduł szybko żeśmy wytypowali, no bo to nie było trudne, tak? Więc kupiliśmy drugi moduł. I jest sobie problem, bo ten drugi moduł nie był zamówiony po numerach, co już wiedzieliśmy, że ryzykujemy, żeby było jasne. Numery się nie zgadzały, ale to był jedyny moduł, który się zgadzał pod kątem wtyczek, pinów, wystających wtyczkach. Wręcz był bogatszy. Bogatszy zawsze jest bardziej pewny. No ale niestety okazało się, że przyjechał. To bez rozbierania, znaczy rozebraliśmy go i już widzieliśmy różnicę na płycie głównej, ale procesory te same, więc ryzykujemy. Czyli kopia, pik, z tego do tego. No i niestety w ogóle zrobiła się awaria, bo w ogóle przestał funkcjonować i żyć. Nawet samochód przestał odpalać, bo to jest komfort. W nim jest immobilizer i w ogóle zrobił się myrszmasz. No to jedziemy w takim razie z całym procesorem, że go przelutujemy. Przelutowaliśmy i niestety zmian nie ma. Czyli ten procesor, to oprogramowanie, które jest tym procesorem, bo procesor pasuje, bo jest taki sam. Ale oprogramowanie, które w nim jest, no nie pasuje nijak do tej płyty głównej. I to się będzie zgadzać, ponieważ jakby widzę konstrukcyjnie, że ta płyta jest inna i nie ma dyskusji. No i jest problem. Moduł kosztował... nie wiem, ponad 1000 zł na pewno, myślę, że tam 1500 czy 1800 zł. Jest nie taki, nic z nim nie zrobimy. Ten jest uszkodzony, modułu po numerze po prostu nie ma. Nie istnieje na Allegro ani nigdzie na żadnym internecie. Zostaje się zaraz nowy moduł, który jeszcze nie patrzyłem ile kosztuje, ale zaraz spojrzymy na to. Tylko że pan nie będzie chętny, żeby zapłacić. Pomimo, że to jest Porsche, ja rozumiem, to jest jakby... nie jest to nowy samochód ani nic, więc nikt nie chce pakować w niego pieniędzy, tak? Już w szczególności to taki bezsens, no bo ten motor będzie kosztował może piątkę, może szóstkę, zaraz zobaczę. No więc bez przesady. Jak to zrobić, żeby to działało? Teraz to jest kupa roboty wsadzona w to wszystko i to po prostu nie działa. No tego niestety no, nie naprawimy, no bo tu się tak zmieniła ta płyta główna, że no nic nie do zrobienia, no a już myślałem o tym. Ale Wiktor mi podpowie, bo Wiktor wierzy i po prostu robi. Ja wierzę w ciebie, że ty sobie poradzisz i znajdziesz odpowiedź na twoje pytania. Tak, nie? Ładnie, ładnie. Chyba nic nie muszę dodawać, co? Wiem, że syna z dupy. Ale jeśli miałeś włączony dźwięk, to na pewno ci się podobała taka melodika dla naszych męskich uszu. Ciężko jest lekko żyć. Ciężko jest lekko żyć. Dobra, to motto dzisiejszego dnia. Piątek. Tak, piątek. Za to. Tam jest nowy. Zobaczcie, przywitajcie się, albo nie. Tak, przywitaj się z widzami, powiedz cześć. Dzień dobry. Cześć, mam na imię Kacper. Jestem Kacper, nowym pracownikiem, jestem tutaj pierwszy dzień. Pracownikiem już się zrobił, nie pracownikiem, tylko uczniem na razie, chyba z tego co wiem, ale... Może już mianowaliśmy go na pracownika w biurze, nie pamiętam, ale może jednak. 17 niepełnoletniego dzieciaka mamy w firmie. Alkoholu nie piłeś? Nie. Narkotyków jeszcze nie zażywał? Nie spożywałem takich rzeczy. Okej. Okay. A z kobietą do łóżka już pochodzisz, czy jeszcze nie? Zależy kto pyta. Jakieś 15 tysięcy widzów. Niesamowite. Idę, ponieważ piszecie i piszecie i piszecie. Piszecie, że mam powiedzieć, pokazać. Nie, powiedzieć. Tak, powiedzieć. Czy płukanka w tym samochodzie dała rezultat, czy nie dała rezultatu? Płukaliśmy ten silnik na dwojaki sposób. Po pierwsze wlaliśmy mu płukankę na cylindry. Dobra, może zacznę od tego, bo nie wszyscy wiedzą o co chodzi. Chodzi o to, że wóz przyjechał, stuka, nie chodzi, brak kompresji na jednym cylindrze. 5 barów zamiast 23 do 30 to 5 barów. Ta równomierność pracy nie jest taka najgorsza. Generalnie wóz jeździ i jak budepniesz gaz, to jedzie, jest wszystko ok. Dymi z tyłu, kompresja słaba na trzech cylindrach z prawej strony, na jednym 5 barów. Bardzo długo stał samochód, nie znamy historii.
No więc zaczęliśmy od tego, że wjechaliśmy kamerą do cylindrów. W cylindrach okazało się, że nic nie widzimy, nie ma rys, nie ma nic pęknięte, wszystko jest jakby ok. Wymieniliśmy od razu komplet wtryskiwaczy na jakieś spółki, które miałem. No i oczywiście to pomogło, ale tylko trochę. To pomogło, ale tylko trochę, natomiast nie wyeliminowało problemu, więc zdecydowaliśmy się na to, że zalejemy go płukanką, bo być może są takie wielkie nagary, co chwilę przejeżdża jakiś chory samochód, wszystko przejeżdżało Ferrari, teraz przeleciało R8. I teraz tak, zalaliśmy go płukanką na cylindry i zostawiliśmy go tak na weekend. Po weekendzie przyszliśmy, wypluliśmy tą całą płukankę z cylindrów, zalaliśmy mu dwie płukanki do oleju, odpaliliśmy wóz, rozgrzaliśmy, chodził chyba z 20 minut na tym, na tej płukance, zalaliśmy świeżym olejem i nic to nie pomogło, kompletnie nic, zero w ogóle efektu. No może efekt jest taki, że mniej hałasu wydobywa się z tego motoru, czyli mniej stuka silnik, aczkolwiek nic poza tym, tak jak nie chodził, tak nie chodzi, tak jak dymił, tak dymi. Także niestety płukanka tu nie uratowała silnika. Dlaczego? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że nie trafiliśmy w diagnozę. To nie jest zapieczenie się pierścieni, ani nic takiego, jest coś innego w tym samochodzie, co trzeba zweryfikować poprzez rozbieranie, tak? Czyli ściągniemy pokrywy zaworowe, zobaczymy jak wyglądają wałki, wypychacze i tak dalej, i tak dalej. Zaczyna się historia rozbierania od góry, warstwowo, aż zajdziemy, co jest nie tak w tym samochodzie i dlaczego nie ma kompresji. W każdym razie płukanka dla wszystkich tych, którzy byli bardzo ciekawi, czy pomogła. Nie, nie pomogła. Mercedes jest dalej martwy, choć zaczął lepiej odpalać. I wiecie co? Jedno mogę powiedzieć na pewno, że dowiemy się, czy ta płukanka wyczyściła rzeczywiście ten silnik, ponieważ po takiej ilości płukance sądzę, że jak go zaczniemy rozbierać, choćby te pokrywy ściągniemy, to powinien w środku wyglądać jak igła ten samochód i się okaże, czy tak jest. Teraz idę do Vitaliego. Vitali robi Peugeota 3008. Pokazywałem pasek rozrządu, jak wyglądał w tym samochodzie. Masz gdzieś ten pasek jeszcze na wierzchu, czy już go schowałeś? Widać, jak to wygląda? No. Cud, że tu dojechał moim zdaniem, ponieważ no jakby wrażenie jest, że on jest, jak się patrzy na te pęknięcia, na grubości tych pęknięć, to wrażenie jest, że większość tego paska jest pęknięta jakby, a duża mniejszość jest jeszcze nie pęknięta. No to jest jakiś cud. Dobra, dojechał tutaj, standard w tych samochodach. Nie znamy tak do końca Peugeotów, bo my mało ich robimy. W każdym razie to rzeczywiście jest standard tych samochodów, a to pęknięcia powodują, że wytwarzają się te opiłki, które tutaj wylatują z niego, sipie się, czy jak to nazwać, zwał jak chciał, wiecie o co chodzi. W każdym razie generuje to syf, który wpada oczywiście do oleju. Wóz jak przyjechał do nas, to oprócz tego, że na rozrząd, czyli na pasek rozrządu, dodam, że ma 76 tysięcy kilometrów, nie 176, 76 tysięcy kilometrów. Dodam do tego, że klient zgłaszał zapalanie się raz po raz kontrolki oleju, ciśnienia oleju, nie poziomu, ciśnienia oleju. I teraz uwaga, uwaga, pasek jak zobaczyliśmy, to dał nam do myślenia. No i bardzo dobrze, ponieważ zaczęliśmy sprawdzać dalej, w sensie ściągnęliśmy miskę olejową w tym samochodzie i znaleźliśmy, o, Witali już przygotował, to znajdowało się w smoku olejowym. Tak to wyglądało, bardzo ładne. Czy to jest tylko pasek? To jest chyba tylko pasek, nie? To cud, że on tu dojechał? Chyba tak, nie? Po pierwsze się nie zerwał pasek rozrządu, co jest pierwszym cudem. Po drugie się nie zatarł motor, to jest drugi cud. Po trzecie zajrzeliśmy do tej miski olejowej, co powinniśmy zrobić obligatoryjnie oczywiście, że zrobiliśmy, ale jednak zrobiliśmy to, może nie każdy by tam zajrzał i uratowaliśmy motor przed wielką katastrofą. Także cieszę się bardzo, 1-0 dla EKG, bezdyskusyjnie, wóz wyjedzie, będzie jeździł. I teraz kolejna sytuacja, trzecia, którą chcę wam pokazać i powiedzieć, to jest samochód, który stoi za mną. To jest Porsche Cayenne z 2015 roku bodajże. 4,2 litra pojemności TDI, no bo w Audi jest 4-litrowa, a tu jest 4,2 litra pojemności w turbodieslu oczywiście, czyli w TDI-ku. Bardzo fajny motor, jakby dynamiczny, oszczędny, wszystko razem, bla bla bla, wytrzymały. Natomiast o co chodzi i w czym będzie, o czym będzie historia o tym, w tym samochodzie? No o tym, że wóz był na serwisie, na przedłużeniu gwarancji, przedłużali mu tam gwarancję, bla bla bla, bla bla bla, jest jakieś tam opłaty, straty, bla bla bla, auto zapaliło kontrolkę silnika, problem pojawił się system AdBlue, wytę sobie tylko rękę. Wóz zapalił kontrolkę silnika, pojechał do serwisu, ponieważ ma gwarancję przedłużoną, no to pojechał do serwisu, wymienili mu sondę NOX. Wóz znowu zapalił kontrolkę silnika po jakimś tam czasie, tam około 30 tysięcy kilometrów przejechał ten samochód. Więc nie tak, że od razu po wyjechaniu z serwisu, oczywiście. To jest mojego kolegi auto, Roberta, także pozdrawiam Cię Robert bardzo serdecznie. Przyjechał, żeby
sprawdzić, czy to jest znowu ten sam błąd, czy nie, zanim pojedzie na serwis, żeby to posprawdzać. No ja sobie diagnozuję to auto i wychodzi mi, że sonda NOX, zespół pierwszy, sonda pierwsza, czyli pierwsza sonda przed katalizatorem z prawej strony, ponieważ zespół pierwszy. I teraz okazuje się gdzieś tam, że po konsultacji ta sonda była wymieniona, no więc wjeżdżam na podnośnik i mówię, sprawdzimy, czy ona tam była wymieniona, czy nie. I to chcę wam właśnie pokazać. Nie chodzi tu tylko o to, że... A ładnie wam zaszczepiłem, to nie, zadaj. Dobra, nie chodzi tylko o to, że pierwsze co zauważyłem w tym samochodzie, to fakt, że wydaje mi się, że żadna sonda nie była wymieniona. Ale teraz, żeby było jasne, nie mam zamiaru absolutnie ich oczerniać. Nie po to robię teraz ten materiał. Autoryzowany serwis marki już takiej premium, bo Porsche, wydaje mi się, że powinien dokładać wszelkich starań, aby ich prace były wykonane no już jak najbardziej estetycznie, a już na pewno uczciwie. Przede wszystkim. I teraz ja to auto sprawdzam mojemu koledze, więc nie będę tu mydlił ani gadał bzdur, tylko nagrywam mu też film i nawet wysyłam mu ten film, zresztą ten film też może sobie obejrzeć. I dochodzę do wniosku, że moim zdaniem, takim rozumiecie się, na chłopski rozum, nie do końca któraś sonda była w ogóle wymieniana. Auto było robione na gwarancji, więc to nie jest, on za nic nie zapłacił, także jakby nie ma problemu teoretycznie z tej strony. W praktyce jednak dostał informację, że została wymieniona, a raczej tak nie jest, więc trudno powiedzieć, co tu było zrobione, bo jednak na jakiś czas pomogło, ale estetyka wykonania całej operacji, jeżeli było tutaj wymiana rzeczywiście dokonana jakakolwiek, jest trochę średnia i zobaczmy, jak to wygląda. Ja nie będę mówił, jaki to serwis, nie będę mówił, gdzie on był, kiedy był, ani nic, bo mówię, nie mam zamiaru oczerniać żadnego warsztatu. Ja tylko zwracam uwagę, że fakt serwisowania, czy naprawiania, czy nawet robienia eksploatacyjnych rzeczy w serwisach, ponieważ uważamy je za najlepsze na świecie, oni tam wszystko wiedzą, oni to zrobią najładniej i najpiękniej, nie zawsze łączy się z rzeczywistością. Czasem jest zupełnie inaczej. Sam pracowałem na serwisie Audi kupę lat, prawie 8 lat i nie będę ukrywał, że widziałem tam różne rzeczy i nie mam zamiaru nikogo oczerniać, ponieważ na serwisie jest troszkę inaczej niż na przykład w takim warsztacie jak naszym, czy w warsztatach, do których wydajecie swoje samochody nieautoryzowanych. To ja mam kontakt bezpośredni często z klientem, czyli z wami. I mi, jako właścicielowi tego warsztatu, zależy na tym, żebyś ty był zadowolony. Często ja robię przy twoim samochodzie, to ty masz ze mną bezpośredni kontakt. W serwisie kontakt masz z doradcą, doradca z kierownikiem warsztatu, kierownik warsztatu z mechanikiem. Mechanik ma ciężko w dupie, co się dzieje z twoim samochodem, ile ty pieniędzy wydasz na tę naprawę, ponieważ nawet nie ma pojęcia, jak wyglądasz. I tak to mniej więcej działa w serwisie. No i ja to obserwowałem przez kupę lat. Pracowałem w trzech serwisach samochodowych w swoim życiu i we wszystkich było tak samo. I absolutnie nie mam nic do tych serwisów, bo oczywiście to nie jest wina jakby serwisu całego globalnego budynku, który stoi, tylko tych ludzi, którzy są tym ostatnim ogniwem, którzy robią. Jedni są bardziej uczciwi, drudzy są nieuczciwi. Jedni są estetyczni i systematyczni i chcą, żeby było dobrze, a inni tak po prostu nie robią, a jednak tam pracują. No więc tak to wygląda. I teraz, to nie są, żeby było jasne też, tutaj to, co teraz pokażę, to nie są jakieś... Żebyście nie myśleli, oni poskręcali to auto ogólnie, on będzie jeździł, jest bezpieczny w jeździe. Ale powiedzmy sobie, że wykończenie tego jest średnie, a oceńmy razem, czy te sondy były wymieniane, czy nie. Uwaga, 30 tysięcy kilometrów temu, więc to też nie dzisiaj. Dlatego właśnie trudno mi jest trochę tak stwierdzić w 100%, czy to jest tak, czy nie jest tak. Ale zobaczmy sobie, jak wyglądają te sondy. Najpierw zobaczmy sobie sondy tylne, NOX, oczywiście to są sondy NOX. Tak wygląda sonda NOX z tyłu. Proszę bardzo. Jeśli kamera tego nie ujmuje, to ja wam mówię, nie odróżnia się w ogóle od układu wydechowego i nie widać na niej śladów odkręcania. Sonda NOX, druga strona prawa, proszę bardzo, ta sama sytuacja. Ona się w ogóle nie odróżnia od całości i nie widać na niej śladów odkręcania. Sonda NOX, przednia prawa, bo tylko ta jest, bo przedniej lewej w tym samochodzie nie ma, w ogóle nie występuje, ta co rzekomo była wymieniana. No powiem wam szczerze, że znowu ta sama sytuacja. Ja nie widzę ani śladów odkręcania, ani różnicy pomiędzy układem wydechowym, ani nią. Wszystko jest tak samo zardzewiałe, wręcz jakby ta rdza przeszła na nią. A to, co chcę wam pokazać, jak jest poskładany samochód, teraz patrzcie. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, proszę bardzo. Wężyk od AdBlue niepowpinany. Tu jest wpięcie do wężyka AdBlue, tu jest wpięcie do wężyka AdBlue. Spoko, dobra. Wtyczka, tak sobie lata, chociaż wpięcie jest tutaj, zobaczcie, w tym miejscu. Wystarczy ją, cyk, cyk. O, proszę bardzo. I już jest wpięta wtyczunia.
Jedziemy dalej, tutaj proszę bardzo, wiązka, widzicie? Niepowpinane. Znowu, dlaczego oni tego nie zrobili? Wytłumaczcie mi, dlaczego to jest tutaj niewpięte, skoro to wystarczy zrobić tak. Cyk. I żeby nikt mi nie pisał, że to wypadło. To nie wypadło. Takie rzeczy nie wypadają. To jak wypniesz, to to się trzyma. Cała ta wiązka jest też nie wpięta w miejsca, w które powinna być wpięta. Jest cała luźna. Przecież to wpływa na, no, na długotrwałość działania tej instalacji elektrycznej. Jak ona jest niepowpinana i sobie lata, to się łamią kable, przecierają się, dotykają różnych rzeczy i w aucie po jakimś czasie zaczną się dziać różne dziwne rzeczy. Znalazłem tam jeszcze rzeczy tam w środku, ale nie jestem w stanie tam kamery w ogóle wsadzić. Nawet ręki tam nie wsadzę, ale widzę też niepowpinane kable. Na górze pod maską też takie rzeczy zauważyłem. Trochę mnie to dziwi, rozumiecie, bo jakby podniosłem to auto z nadzieją, że zobaczę, która była wymieniana, a która teraz jest błąd, że to będzie inna, zaskoczyłem się. Zupełnie nie tego oczekiwałem, że znajdę, jakby wydawało mi się, że po prostu zdefiniuję. Słuchaj, prawa była wymieniana, lewa wali błąd, wyjazd trzeci jak czołem, będziesz miał przynajmniej jakby postawioną już diagnozę, będziesz wiedział, czy mówią, skorygować będziesz ich mógł, czy mówią prawdę, czy nie. A tutaj taka akcja. Oceńcie sami i opiszcie w komentarzach, czy mam rację, czy nie mam racji, że powinno to być wykonane bardziej jednak rzetelnie, czy ja się czepiam. Czy może to, co teraz mówię, to teraz opiszecie jako, że tak, bo ty wykonujesz na pewno wszystko najlepiej na świecie. Nie, my też popełniamy błędy, nie. Tylko zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Gdyby on za to płacił, może właśnie dlatego, że nie płacił za to, tak jest zrobione, ale gdyby on za to płacił, to kwota, jaką by tam zostawił, byłaby na poziomie 6 tysięcy złotych za taką robotę. Nie mówimy tu o kwotach 500 zł, tak? Więc wydaje mi się, że to powinno być dopieszczone. Tam się powinny świecić te kabelki. Takie mam wrażenie. Jeżeli się mylę i źle mówię, to mi ciśnijcie w komentarzach, że nie zgadzacie się ze mną, nie ma problemu. Ja nigdy jeszcze nie cisnąłem jakby na żaden warsztat samochodowy bezpośrednio na to, że ktoś przyjechał na przykład i jest zrobione tak, srak, owak. Każdy robi po swojemu, każdy popełnia błędy. Ale to mi się po prostu nie podoba i uważam, że nie powinno tak być zrobione. I ja dokładam wszelkich starań, żeby u nas samochody nie wyjeżdżały w takim stanie, choć nie jesteśmy nieomylni i nie jesteśmy idealni, żeby było jasne. Bo doskonale o tym wiem. Komentujcie, co wy na ten temat sądzicie.